Zuzanna Kuczyńska, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24, a dzisiaj moim gościem Kamila Pichur, kierowniczka Biura Karier Wyższej Szkoły Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten tydzień to tydzień tak naprawdę zdrowia psychicznego na Wyższej Szkole Handlowej. No właśnie, co w tym tygodniu czeka na studentów? Chcielibyśmy, aby nasi studenci pomyśleli i zadbali o swoje dobre samopoczucie i o zdrowie psychiczne. I z racji tego zorganizowaliśmy Tydzień Zdrowia, w którym oprócz takich informacyjnych materiałów, które dostarczamy codziennie studentom, zorganizowaliśmy też takie otwarte warsztaty w wersji online, na których opowiadamy m.in. o tym, czym jest depresja, w jaki sposób ją diagnozować, gdzie przede wszystkim zwrócić się o pomoc we Wrocławiu, ale też poza granicami Wrocławia, jak można skorzystać z pomocy psychologicznej online i to dzisiaj na warsztacie. Oprócz tego organizujemy warsztat dotyczący stresu i radzenia sobie ze stresem, technik relaksacji, na których w taki praktyczny sposób nauczymy się, jak radzić sobie chociażby w sytuacji stresowej przed egzaminem. Organizujemy także warsztaty z dietetykiem, który opowie nam o tym, jak zadbać o nasze dobre samopoczucie poprzez nasz żołądek i o tym, jak wspierać pracę mózgu poprzez zbilansowaną dietę. A skąd pomysł w ogóle na taki tydzień zdrowia psychicznego akurat teraz? Nasza uczelnia wspiera studentów i ich dobre samopoczucie, zdrowie psychiczne przez cały rok. Mamy do dyspozycji psychologa, który prowadzi konsultacje ze studentami, którzy potrzebują wsparcia psychologicznego. Także w ten sposób dbamy. Natomiast myślę, że raz na jakiś czas warto sobie przypomnieć o tym, że zdrowie, zarówno nasze zdrowie fizyczne, jak i zdrowie psychiczne jest bardzo ważne. I zaczyna się w głowie. I zaczyna się, tak, zaczyna się od głowy, dlatego też chcieliśmy zrobić taki cykl warsztatów i informacji właśnie po to, żeby przypomnieć i zobaczyć, jak studenci będą reagować na w ogóle na sam pomysł, bo robimy to po raz pierwszy, więc jest to pierwsza edycja. Natomiast mamy nadzieję, że zainteresowanie będzie na tyle duże, że studenci chętnie będą uczestniczyć. Dlaczego teraz? Zawsze jest dobry moment na to, żeby zacząć, natomiast wiadomo, jest ciężki okres, jesteśmy świeżo otwarci po lockdownie, natomiast jeszcze gdzieś się mierzymy ze skutkami pandemii COVID. Taka granica, prawda, cienka między znoszonymi obostrzeniami, a jeszcze jednak trwającą pandemią. Każda zmiana jest to czas ogromnych zmian i każda zmiana może powodować stres, każda zmiana może powodować też skutki uboczne, więc z tymi skutkami ubocznymi chcemy pomóc studentom się uporać. Otwarcie, tak notabene otwarcie, czyli otwarcie po lockdownie też może wywołać stres i jest też czymś, czym powinniśmy się zająć. 18 maja startujecie właśnie z warsztatami, czyli dzisiaj tematem głównym depresja. No właśnie, czego studenci mogą tam się dowiedzieć? Przede wszystkim jak rozgraniczyć, wyznaczyć tą granicę, kiedy kończy się smutek, a kiedy zaczyna się depresja. W jaki sposób przyglądać się sobie i objawom, jakie mamy, w które możemy się kierować do specjalisty. To pierwsza rzecz. Po drugie, właśnie gdzie uzyskamy specjalistyczną pomoc, w jakich miejscach konkretnie we Wrocławiu, ale też nie tylko, w jaki sposób można korzystać z wsparcia psychologicznego online i też w jaki sposób zadbać o dobre samopoczucie przez takie codzienne nawyki. Więc to dzisiaj na warsztacie. W kolejnym dniu walka ze stresem, no właśnie to też trochę powiązane nie tylko z tym chyba uczelnianym życiem, ale także życiem po studiach na tych najwyższych kierowniczych stanowiskach, prawda, kiedy trzeba będzie się mierzyć z trudnymi decyzjami. Tak, walka ze stresem, myślę, że to jest taka kompetencja, którą każdy z nas powinien posiadać. Nie przychodzi łatwo, to jest jak nawyk zdrowego jedzenia, czy nawyk dbania o fizyczną stronę naszego ciała, więc to jest tak. Czyli tego można się nauczyć, tej odporności na stres? Tak, odporność na stres jest jakby dwuczynnikowa, jest przede wszystkim jakąś część generuje nasze zdrowe ciało, odporność na stres, ale także nawyki i to, w jaki sposób wypracujemy sobie swoje sposoby na radzenie na stres, więc jest to, więc nie są to tylko jedne czynniki, natomiast jak każde inne umiejętności w życiu, warto ćwiczyć, warto rozwijać tą umiejętność, tak jak umiejętność radzenia sobie ze stresem. Trochę
tak jak jazda na rowerze. W czwartek higiena pracy zdalnej. To chyba temat, który pandemia trochę przywołała. Większość z nas pewnie powróci do tego tradycyjnego sposobu pracy, ale część pewnie także zostanie na pracy zdalnej już na dłużej. Tak, przed nami intensywny czas, przed studentami intensywny czas, dalej jakby w środowisku zdalnym, ponieważ studenci jeszcze mają zajęcia w formie zdalnej, więc sesja się zbliża, dużo będzie pracy przy komputerze, dużo czytania, więc chcemy wesprzeć ergonomię pracy, chociażby przy siedzącej pracy, ale też w jaki sposób utrzymać koncentrację, w jaki sposób stworzyć warunki dogodne do tego, żeby chociażby przyjemnie się uczyło do egzaminów. Czyli to jest taka próba organizacji tego życia w domu, tej przestrzeni wokół? Tak, jak w sposób taki w dobry sposób wykorzystać przestrzeń, którą mamy wokół siebie, jak zadbać o to, żeby przestrzeń wspierała naszą naukę i nasz czas, który spędzamy nad komputerem, nad książkami, pisząc projekty. Także ergonomia tutaj jest bardzo, bardzo ważna. Tydzień zdrowia psychicznego zamknie stres. Jak wpływa na organizm? No właśnie. Tutaj to będą także warsztaty, czy już bardziej wykład? Tydzień zdrowia zamykają warsztaty z dietetykiem. I te warsztaty z dietetykiem, nasz dietetyk, którego zaprosiliśmy na spotkanie, będzie opowiadał o tym, w jaki sposób dieta może nas wspomagać, chociażby w radzeniu sobie ze stresem, w jaki sposób przez zadbany żołądek zadbać też o zdrowie psychiczne i dzięki temu też dbać o dobre samopoczucie. Opowiedzmy teraz, jak studenci mogą wziąć udział w całym tym tygodniu zdrowia psychicznego. Udział jest całkowicie dobrowolny, wystarczy kliknąć tylko w link do spotkania. Zajęcia są online, aby udostępnić jak najszerszej grupie studentów tutaj możliwość uczestniczenia, więc oprócz tego, że jesteśmy gotowi, siedzimy przed komputerem, nic więcej nie musimy robić. A na jaki czas studenci muszą się przygotować? Ile będą trwały te warsztaty, wykłady? Warsztaty trwają około godziny, natomiast codziennie możemy też zasięgnąć wiedzy. Wchodząc na social media uczelniane, możemy też poczytać ciekawe artykuły, chociażby też na stronie a propos tego, jak zadbać o zdrowie psychiczne. Wspomniała Pani także na początku, że USH cały czas wspiera studentów w tej pomocy psychologicznej tak naprawdę. No właśnie, jak tak najprościej zgłosić się po pomoc, jeżeli jej potrzebujemy? Wystarczy wejść na stronę w zakładkę wsparcie psychologiczne. Tam znajdziemy wszystkie informacje na temat godzin konsultacji psychologa, ale również też znajdziemy kontakt do psychologa, czyli mail lub numer telefonu. Jedyne, co musimy zrobić, to wyrazić chęć, czyli zgłosić się telefonicznie lub mailowo. Dalsze kroki dostaniemy już jakby w odpowiedzi. Ale to jest wtedy spotkanie raz na tydzień? To jest kwestia tego, jaka jest potrzeba? Wszystko jest indywidualną oceną. Nie mamy tutaj ograniczeń. Ważne, żeby pamiętać, że wsparcie psychologiczne nie jest terapią. Na uczelni nie prowadzimy terapii. Natomiast staramy się tak kierować wsparcie, aby tutaj studenci uzyskali pomoc, która jest wymagana w danej sytuacji. Także do każdego studenta podchodzimy bardzo indywidualnie i każdemu staramy się tą pomoc też indywidualnie dopasować. A przez ten rok, ponad rok tak naprawdę pandemii COVID-19, wiele było takich osób, które potrzebowały tego wsparcia? Tak, ja myślę, że jest oczywiście wiele osób, które potrzebuje, które zgłasza swoją chęć udziału w konsultacjach. Także też jest wiele osób, które jeszcze z jakiegoś powodu nie zgłosiły udziału. Także myślę, że jakby potrzeba pomocy jest ogromna. Większa niż przed pandemią? Być może. Nie mam dokładnie danych, żeby odpowiedzieć na to pytanie, natomiast myślę, że jakby depresje czy zaburzenia depresyjne są czwartą chorobą na świecie według Światowej Organizacji Zdrowia. Nie ma jeszcze danych z poprzedniego roku, natomiast myślę, że może się to pogłębiać. Także jest to problem na pewno, na który trzeba zwrócić uwagę i już w momencie, kiedy jesteśmy na studiach, też dotyka nas tak jak w dorosłym życiu. Także jest to na pewno coś, o co musimy zadbać. A pojawiało się wsparcie także prowadzących, bo cały czas mówimy o studentach, jako o głównie osobach, które korzystają z uczelni, no ale właśnie po drugiej stronie jeszcze są wykładowcy, którzy także znaleźli się w trudnej sytuacji, w nowych doświadczeniach. U nich także pojawiła się taka chęć pomocy, czy potrzeba wsparcia ich samych?
Nasi wykładowcy mogą jak najbardziej brać udział we wszystkiego rodzaju warsztatach, też mogą brać udział we wsparciu. Nie ograniczamy wsparcia. Wsparcie jest dla wszystkich, także dla pracowników, jest także wsparciem dla studentów, także jak najbardziej to wsparcie kierujemy i myślę, że jest zainteresowanie, chociażby obserwujemy zainteresowanie, jeżeli chodzi o warsztaty i nasi i pracownicy uczelni i wykładowcy też się zgłaszają, także się cieszymy bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była Kamila Pichur. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.